Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Mateusz. W końcu mam okazję zrecenzować smartfon Motorola. Z2 Play to najnowsza modułowa propozycja tego producenta. Jako że nie miałem okazji testować poprzedniego modelu, będę mógł bez jakichś tam obciążeń przyjrzeć się urządzeniu. Wiem, że wielu z recenzentów narzekało, że poprzednia wersja jest tam odrobinę lepsza. Zobaczymy. W każdym razie jest o czym opowiadać, więc nie przedłużając, zapraszam na recenzję Motorola Moto Z2 Play. Zapraszam. Motorola Z2 Play to kontynuator modułowych smartfonów serii Z. Seria ta charakteryzuje się tym, że możemy doczepić moduły, ale nie tak jak to proponowało niegdyś LG przy okazji premiery LG G5. Nie również tak jak kiedyś pokazywało Google przy okazji prezentacji projektu Ara, który niestety nie doszedł do skutku i w konsekwencji też został porzucony. Motorola za to udało się stworzyć moduły, które są po prostu zwyczajnie łatwe w użyciu, nie obciążają urządzenia, ale przede wszystkim działają bez czegokolwiek i można je zastosować w modelu tegorocznym, zeszłorocznym i według zapewnień Motorola w kolejnych modelach również. Wróćmy jednak do samego telefonu, o modułach powiemy sobie troszeczkę później. Moto Z2 Play to dość spory smartfon. Na froncie znajdziemy dużo, bo 5,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED przykryty szkłem Gorilla Glass. Świeci on bardzo dobrze, barwy są poprawnie odzwierciedlone, a w razie czego może je systemowo podbić lub stłumić w ustawieniach wyświetlacza. Zostając już przy samym ekranie, warto zaznaczyć, że dość dobrze znosi trudy użytkowania. Przez 2 tygodnie korzystania z tego smartfona właściwie nie pojawiła się żadna ryska. Ponadto jest dostatecznie odporny też na odciski, co w dzisiejszych czasach nie jest to takie też oczywiste. Na samym froncie też znalazło się również miejsce na czytnik linii papilarnych, który również może działać jako klawisz funkcyjny. Jest też przedni aparat umieszczony w standardowym miejscu po prawej stronie. Na przeciwległym boku natomiast znalazła się lampa doświetlająca. Nie mamy za to diody powiadomień, jednak nie jest to jakaś specjalna wada, ponieważ Motorola świetnie wykorzystała ekran, na którym pojawiają się powiadomienia. Największą zaletą samej konstrukcji smartfona jest smukłość bryły, ale i również materiały, które zostały wykorzystane w produkcji. Moto Z2 Play ma tylko 6 mm grubości, a to aż o 1 cm mniej niż przed rokiem, to jest bardzo dużo. Wynik rewelacyjny, ponadto metalowa konstrukcja wzbudza zaufanie, nie łapie rysek. Ogólnie wygląda to modnie i z klasą. Nie da się pomylić Moto z innym smartfonem. Tylko do dwóch rzeczy można się przyczepić. Do nadmiernie odstającego aparatu oraz klawiszy bocznych, które moim zdaniem wykonane zostały niedbale. Ruszają się, nie są dobrze spasowane, nie są też metalowe. Są to jednak szczegóły, które w ostatecznym rozrachunku nie wpływają na samą ocenę. Przejdźmy do najfajniejszej rzeczy, czyli modułów. Na test otrzymałem aż 3 moduły i na nich się skupimy, choć w samej sprzedaży jest ich zdecydowanie więcej. Są jeszcze przecież moduły z poprzedniego roku, które działają, tak jak powiedziałem, z dzisiejszymi modelami. W zestawie wraz ze smartfonem otrzymałem 3 moduły plus klapkę. Pierwszy moduł to jest głośnik JBL-a o mocy 6W, to jest ten największy moduł z nich. Dobrze wykonany, z bardzo przyjemną tkaniną, z której została wykonana maskownica. Co fajne, głośnik da się naładować zewnętrznie, czyli podpinając zwyczajnie kabel. Ponadto posiada specjalny stojak, dzięki czemu możemy w wygodny sposób ustawić smartfona na przykład na stole. Ważny jest jednak dźwięk, jest donośny, czysty, choć na początku musimy go troszeczkę poustawiać, bo tak mi się wydawało, że za bardzo dudni. Fajny gadżet, lecz najmniej poręczny i raczej trzeba planować, czy go zabrać, ponieważ na co dzień noszenie go zmija się z celem, jest po prostu za duży. Bateria w tym module wystarcza na około 10 godzin, co też jest wynikiem całkiem dobrym. Mm.
Kolejny moduł to chyba najbardziej przydatny i tak zwany must have ze wszystkich modułów, a właściwie kupując smartfon Moto Z bez tego modułu dużo tracimy z funkcjonalności. Jest to oczywiście Turbo Power Pack, czyli zaawansowany powerbank dla smartfonów Motorola, a właściwie Moto Z. Bank energii o pojemności 3450 mAh, który przedłuża żywotność baterii o właściwie kolejny dzień, a nawet i więcej. Dzięki temu, że Motorola Z2 jest jeszcze smuklejsza od poprzednika, codziennie chodzenie właśnie z tym modułem absolutnie nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Oczywiście smartfon przez to jest i cięższy, i większy, ale naładowany smartfon przez 3 dni to uczucie, którego właściwie jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Ostatnim modułem jest moduł bezprzewodowego ładowania. Jako że sama Motorola owego nie posiada, sprytnie rozszerzono właśnie tą funkcję modułem. Ciekawa opcja, jednak co mogę o tym powiedzieć, to że po prostu zwyczajnie działa. Mamy również wiele innych ciekawych samych tych takich plecków, można powiedzieć obudów, są gustownie wykonane, ceny ich są też w miarę przystępne, a wzornictwo w zasadzie będzie się podobało każdemu. Mamy skórę, drewno, bambus, dzięki nim, mimo że Moto Z2 Play wyszła tylko w dwóch właściwie kolorach, znacząco zmienia się wygląd i to oczywiście na lepsze. Osobiście bardzo podoba mi się takie rozwiązanie. Kończąc temat modułów, warto zaznaczyć, że przymocowane one są do korpusu na magnes. W trakcie korzystania ze wszystkich mi dostępnych właśnie modułów żaden ani razu się po prostu zwyczajnie nie zesunął czy odpiął od obudowy. Widać, że temat jest od początku do końca dobrze zaprojektowany i wykonany. Specyfikacja w Moto Z2 Play to typowa dobra średnia półka. Smartfon wyposażony został w nowy procesor Qualcomm Snapdragon 626 o taktowaniu 2,2 GHz. Dodatkowo smartfon wyposażono aż w 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci. W zasadzie taki zestaw na co dzień sprawdza się bardzo dobrze. Zasadniczo nie zauważyłem żadnych spowolnień czy też jakichś lagów. Widziałem wiele smartfonów, które działały zdecydowanie gorzej przy właściwie niby lepszej specyfikacji. W benchmarku Antutu Moto Z2 Play osiągnęła 67 452 punkty. Taki jest mój wynik. Odzwierciedla to jednak pozycja tego modelu w rankingu. Ważniejsze jednak od tych wszystkich cyferek jest działanie w praktyce, a działa to znakomicie. Nie wiadomo ile w tym zasługi podzespołów, a ile świetnie zoptymalizowanego systemu Android, który jest niemal czysty i najbardziej zbliżony do smartfonów Pixel, czy po prostu dawniej Nexus. O samym systemie powiemy sobie jednak troszeczkę później. Aparat w Moto Z to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów smartfona. Duży, wypukły, okrągły obiektyw prowokuje do robienia zdjęć. Moto Z2 Play posiada aparat o rozdzielczości 12 megapikseli z bardzo jasną optyką f1.7. Ponad standard możemy zaliczyć laserowy autofokus oraz podwójnego LEDa. Oczywiście wszystko sprowadza się do tego, jak aparat oczywiście robi zdjęcia. Odpowiedź brzmi dobrze, szczególnie w pogodne dni. Dobrze odzwierciedlone barwy, szczegółowość na bardzo przyzwoitym poziomie, jednak wraz z mniejszą ilością światła ta szczegółowość diametralnie się oczywiście zmniejsza. Sam program aparatu posiada podstawowe funkcje, a mianowicie panoramę, zwolnione tempo oraz tryb profesjonalny, gdzie suwakami możemy dowolnie ustawić sobie wartości np. przesłony, ISO i tym podobne. Wszystkie zdjęcia możecie zobaczyć na stronie wideotesty.pl. Warto również powiedzieć o samym wideo, ponieważ Moto Z2 Play może nagrywać w rozdzielczości Full HD i 60 klatkach na sekundę oraz 4K i w 30 klatkach. Smartfon posiada również stabilizację obrazu, która działa całkiem sprawnie. Muzycznie Moto Z2 Play wypada przystępnie. Moim zdaniem buzzer umieszczony dokładnie tam, gdzie głośnik rozmów, gra dość cicho. Basów praktycznie też nie ma. Za to na plus można przypisać czystość samego dźwięku i niedrażniące wysokie tony. Motorola od zawsze w swoich smartfonach stosowała niemal czyste oprogramowanie od Google'a. Tak jest i tym razem Moto Z2 Play ma bardzo zbliżoną nakładkę do Pixela. System jest czytelny, ultra szybki i z logicznie ustawionym menu. Mamy dostęp do pulpitów, gestem do góry wyciągamy szufladę aplikacji, gestem na dół ściągamy belkę powiadomień i narzędzi. Proste. Warto natomiast odnieść się do skrótu Moto, gdzie czekają na nas dodatki od Motorola. Znajdziemy tam obsługę gestów.
na przykład takich jak nawigacja jednym przyciskiem, włączenie latarki pod trząśnięciem, czy fantastyczna opcja wyświetlacza, gdzie wystarczy, że sięgniemy właśnie po ten telefon, to już o czym wspomniałem, a ekran wybudza się jeszcze przed dotknięciem. Możemy tam zobaczyć na przykład powiadomienia, ale i również odpisać na SMS-a, czy właśnie wiadomość na przykład na Facebooku. Następna zakładka służy do ustawienia samego ekranu, ale i też trybu takiego nocnego, który zmienia temperaturę barwową wyświetlacza w poszczególnych porach dnia, czy na przykład godzina. Mi jako zagorzałemu fanowi czystego Androida na Motorola korzystało się znakomicie i nie widzę większych wad w tym aspekcie. Słów kilka już powiedziałem o baterii, a raczej o module Turbo Power Pack. Bez tego modułu również da się oczywiście korzystać z Moto Z2 Play dość długo, bo bez problemu możemy działać cały dzień. Jeżeli jednak w ciągu dnia wymagane by było podłączenie smartfona do ładowarki, 30 minut wystarczy, aby bateria osiągnęła 50%, czyli jest też szybkie ładowanie. Podsumowując, bardzo przyjemnie korzystało mi się z tego smartfona. Świetny wygląd, przemyślane moduły, przystępna specyfikacja, kultura samodziałania. To jest bardzo ważne. To właśnie są aspekty, które skłaniają mnie, aby bez żadnych wyrzutów polecić Wam ten model. Problemem oczywiście może być cena. Za taki zestaw musimy zapłacić około 2000 zł. Jednak patrząc na zeszłoroczne modele, cena powinna dość szybko spaść. Podoba mi się Moto, daję ocenę 4,5. Bardzo jestem ciekawy Waszego zdania. Oczywiście wszystkie swoje prośby, wszystkie swoje przemyślenia piszcie w komentarzach na dole. Jak zawsze subskrybujcie kanał wideotesty.pl. Pamiętajcie, że wszystkie zdjęcia są też na stronie wideotesty.pl. Tam też jest recenzja w wersji pisanej, więc też tam jak najbardziej zapraszam. Nie zapomnijcie o naszych mediach społecznościowych. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!